Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Ciekawy jestem, kto z was zgadnie, jaki to jest samochód, jak się nazywa. Podpowiedź macie, no, w sumie nawet widoczną już teraz. Także dobrze się przyjrzyjcie i może zgadniecie. A my już zaczynamy wyszukiwanie, nie mam pojęcia, co się dzisiaj wydarzy. No, mam nadzieję, że wygramy. Wiecie co, dojrzewam do czegoś takiego, żebyśmy zrobili sobie jeden taki specjalny odcinek z trybu Fortnite, gdzie będę grał, dopóki nie wygram. Inaczej, będę nagrywał odcinek, dopóki nie wygram. I ten odcinek może potrwać na przykład 5 minut, a może potrwać 2 godziny, w zależności od tego, jak sytuacja będzie podczas naszej rozgrywki. Co wy o tym powiecie? Dajcie znać w komentarzach koniecznie. Ale dzisiaj jest jeszcze specjalna okazja dla was, jeśli wszyscy razem się zbierzecie i zostawicie pod tym filmem 3000 łapek w górę, od razu wrzucam następny odcinek z trybu Fortnite. Ale tylko w tym wypadku, co wy powiecie na to? 3000 łapek w górę i od razu wrzucamy następny odcinek z trybu Fortnite, okej? Okay? Ciekawy jestem, czy będzie nas... czy tego samego dnia uda nam się uzbierać 3000 łapek w górę. Jak myślicie? Od razu następny odcinek lecimy, jak tak będzie. Och. Chyba jak uda się jednego dnia to zrobić, na następnym odcinku muszę ustalić jakiś wyższy próg łapek w górę. Co wy na to? I zaczynamy, zobaczcie, już mi ktoś tutaj dropa chyba zabiera. Zabrał mi. Cholera, co wziął? Co wziął? Wiktorię chyba. Jak wziął Wiktorię, to od razu go bierzemy. Gościa na pojedynek. Ja go chyba pokonam, ja go chyba pokonam. A w którą stronę jedziemy w ogóle? O, dobrze, dobrze, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pokaż mapę, okej, okay, super. Dawaj Wiktoria, ciśniemy, ciśniemy. O, nie będzie pojedynku kupa kontra kupa teraz, ale może jeszcze się uda, zobaczymy. Gram Wiktoria. To jest fajny pojedynek, bo Mini Cooper ma lepsze przyspieszenie niż Wiktoria i powinniśmy tutaj spokojnie dać sobie radę, ale niestety Wiktoria, niestety dla mnie oczywiście, Wiktoria ma lepszą prędkość maksymalną, która tutaj chyba się za bardzo nie przyda. O, tutaj jakiś dropik, piąty poziom, o kurcze, będzie trzeba tutaj po niego wrócić szybciutko, bo piąty poziom to nie są przelewki. Ja wam mówiłem wielokrotnie, że jeśli chcecie dużo wygrywać, to najpierw szukajcie sobie jakiegoś co najmniej piątego poziomu samochodu, a potem zaczynajcie się dopiero ścigać. No nie? Bo... Jedź Mini Cooper, jeszcze drogą pojedziemy. Ale dałem tutaj, no... Nie powiem co, ale słabo mi poszło. Dobra, kawałek drogą sobie pojedziemy. Tam się zjeżdżać jeszcze nie opłaca. Przynajmniej nie tym samochodem, chociaż gościu już tam ładnie podgonił. Ładnie podgonił, bo ja ten zakręt totalnie zmaściłem. Ale... Dawaj teraz tutaj. Byle nie w drzewo, byle nie w drzewo. Gościu tam na przełaj. Nie, wyprzedził mnie. O nie, a czekaj, bo to jest jeszcze dalej. To ja pojadę shooterem. Dawaj Mini Cooper, dawaj Mini Cooper! Gościu zwolnił na tej wodzie! Patrz, gdzie ten gościu? Chyba się poddał, bo gdzieś tam widziałem, że do menu już wchodził. Poddał się pod koniec. Wjechał do tej wody, ta woda generalnie bardzo spowalnia samochody, które są nisko zawieszone. A wezmę tego Raptora. Ty, Wiktoria, co? Wiktoria była z trzeciego poziomu? O kurcze. To dlatego mnie tak ładnie podgoniła. Oj, patrzcie, Raptorem, jakbyście mieli Raptora, samochód jest wyżej zawieszony, to on po tej wodzie dużo lepiej sobie radzi, nie? A Wiktoria jednak no, nisko zawieszona. Tak samo mój Mini Cooper, on w ogóle by nie pojechał po tej wodzie. Kurczę, fajny ten Raptor, bardzo mi się samochód z wyglądu podoba, ale tu mamy coś lepszego, Volvo V60. O, patrzcie, wróciłem na tą miejscówkę i jest jeszcze drop, ale zobaczcie, pojawiły się aż dwa nowe w tym miejscu. Czyli warto tutaj wracać po jakimś czasie. Zaczniemy od tamtego piątego poziomu, bo boję się, że on może mi właśnie zaraz zniknąć. Ale patrzcie, jak przejeżdżałem tutaj pierwszy raz, no nie? To nie było tych dropów, a teraz się nagle pojawiły. Dawaj szybko, tylko tego mi zniknie. Powinien się pojawić, powinien być jakiś czas taki do zniknięcia dla tych dropów. Jestem ciekawy, kurczę, tego Meksyku, powiem wam, trybu Fortnite w Meksyku, w Forza Horizon 5. Przecież będzie większa mapa.
Ja wam jeszcze o tym nie mówiłem, ale zrobię odcinek specjalnie o takich szczegółach nowych o Forza Horizon 5, bo są już dane dotyczące mapy w tej grze, a jakiej będzie wielkości, ale o tym powiem wam już w następnym odcinku. Kurde, nie mogę się doczekać. To jest moje ulubione i chyba najlepsze miejsce do dropów. Tutaj przejechałem sobie kawałek dalej. Oj, kamienie są. Przejechałem sobie kawałek dalej i już w lesie zobaczyłem następny dropik, który nie wiem, czy sobie nawet nie zgarnę, bo to może być coś dobrego, albo coś słabego. Przed chwilą tu był, ale chyba się zmył. Nie widzę go teraz. Był tutaj dosłownie przed chwilą. Kto to się tu pojawił? Który to poziom jest? Piąty! Doskonale, zobaczymy. Jest... Cześć, nie mogę go wyzwać, pojedynek. Co jest? Ej, co jest? Patrzcie, jadę za nim? Ej, nie mogę go wyzwać! Co się... O! Nie! Ej, czemu nie mogę tego wyzwać gościa na pojedynek? O kurde, i co teraz? Pokaż mapę szybko. Oj, niedobrze. Może, nie wiem, czy tutaj... O, dobra, przejdziemy sobie dołem. Nie będę skakał, bo chyba nie mam jak się rozpędzić. A może mam? Ach, nie doskoczę raczej. Kurde, gościu już też tam na przełaj jedzie. Pojedziemy sobie tutaj dołem. O nie! Wstawaj na koła! Cofaj! Kurde, gościu już na drodze jest. Shit, niedobrze! Teraz nie wiem, czy na przełaj jechać. Dobra, gościu pojechał na przełaj, no to dla mnie opcja jest taka, żeby jechać ulicą. I zobaczymy teraz. On pojechał sobie przez las. Patrz na mój ludzki radar i to nie jest zbyt dobra opcja. Więc jeszcze mam spore szanse go wyprzedzić. Mimo tego słabego początku. No, gościu mnie tutaj ładnie podgonił. Ale ja chciałem wyzwać od tego... co to było? Ford jakiś? Focus? Czy coś takiego? Chciałem go wyzwać na pojedynek i widzieliście, że nie mogłem, trąbiłem do niego, trąbiłem. Nie pojawiało mu się to nad samochodem, takie coś, co dzięki czemu możemy go wyzwać. O, shit. Ale gościu, ej, gościu nie próżnuje, ty ciśnie tam ładnie. Dobra, zjedziemy sobie tu i przez drzewa musimy niestety. Tutaj jakoś. Rozwalił się o drzewo, bo zwolnił troszeczkę tam. Ale ma też dobry samochód, tam chyba jakieś Subaru albo Mitsubishi ma. Tu. I chyba będzie. Patrz! Jo, ale widzieliście, jak byłem z tyłu? Strasznie lubię takie pojedynki, gdzie jest, wiesz, zażarta walka. No tutaj Kości miał troszeczkę gorszy samochód, miał poziom niżej, ale ja już mam poziom szósty. Alfę mamy. Pięknie. Oho, przede mną następny wataszka. Co to jest? Co to jest? Unika walki. Ale ma chyba trzeci poziom, albo dziesiąty. Bo ten samochód w dwóch poziomach występuje. Co on tu tutaj? Trzeci poziom, to nie. Za duża różnica jest. O, chyba mam moją ofiarę. Zastosuję tutaj taktykę od strefy. Gościu gdzieś tam dołem jedzie. Mam nadzieję, że ma jakiś konkretny samochód. Czekaj, dobra, pojechał gdzieś wodą. Gdzieś tam ciśnie. Już chyba wie, że go ścigam, bo widzi mnie na swoim ludzkim radarze. Gdzie on tam jedzie? Najgorszą drogą, jaką można jechać, przez te kamienie. Wyboję go, próbuję tutaj jakoś dogonić, a on ucieka mi przez te... To też musi mieć coś słabego, skoro się kryje. No bo jaki inny powód był, żeby uciekać, no nie? Musi mieć słabe auto. Dobra, jadę tam w tą grupkę graczy. Tutaj widzę, że ktoś się już ściga. I znowu jest drop w tym miejscu. Kurczę, to jest, mówię wam, najlepsze miejsce do dropów. Co prawda trzeci poziom, ale... Dobra, co to za typo jest tutaj? Schował się, zobacz, zniknął z mapy. Znam ten trik. Sam go stosowałem, gościu jest tu, widzę go. Niebieski samochód jakiś ma. Też zniknąłem z mapy na chwilę. Co on tutaj? Gdzie on jest? Spadł na dół z tego wodospadu i tam się ukrył. Co za gość! A tu jest jakiś następny. On chyba ma Golfa trójkę. Jezu! Tutaj nie chodzi o to, żeby się ukrywać. Tam ktoś ładnie sobie pojechał czymś takim szybszym. Więc może jego. O co tu chodzi? Gościu, wysłałby kogoś na pojedynek słabszego i już by sobie samochód lepszy zgarnął. Dobra, strefa jest tutaj, więc jestem w dobrym miejscu. Tutaj znowu jakiś... Nie no, słuchajcie, jak teraz ktoś będzie miał słaby samochód, to ja go wyzwał na pojedynek. No kurde! Przecież ja nie znajdę tutaj jakiegoś normalnego gracza, który ma samochód w miarę w porządku.
Za długo te mecze będą trwały. Ja mam szukać graczy, którzy mają szósty poziom. O, tutaj widzę jakiegoś koksa. Zobaczcie, jak się ładnie kryje przy krawędzi strefy. Widzicie go na mapce? Widzicie go? Jadę do niego właśnie. On jest dobry, on jest dobry. Ja wam to już mówię. Ja już to wam mówię. Trzeci poziom? To jest ta! To jest ta Dacia! Czy co to jest? Lancia. A tu jedzie jakiś następny. Nie chcę się z tobą ścigać, boy. Może słaby samochód. Tu chcę. Dawaj, kapi, kapi, dawaj, kapi. Camaro. Ciasno, ciasno, ciasno. Dawaj, cofaj! Kurde! Cholerne, ale... Ach, zatrzymałem. Strasznie dużo drzew tam było. Ale już jest dobrze, już jest dobrze. Gościu ciśnie tym Camaro, on ma dobre auto, on ma naprawdę szybki wóz. Nie wiem, co by się tu musiało stać, żeby go... rozwalić, ale ty chyba się uda. Dziewiąty poziom, welcome. Udało się, ej. Dobra, mamy do wyboru. Nie, no dziewiąty poziom bierzemy. To Camaro na wyboje nie jest aż takie dobre. Ale kurde, to Camaro. Wow. Idzie super. Napęd, zobaczcie, AWD. Napęd na cztery koła zrobili Camaro w Fordzie, w trybie Fortnite. Dobra, tu widzę następnego gościa. O nie, już Final Showdown. Dobra, gdzie jedziemy? Ojej, tu się chyba... Wiecie, gdzie najlepiej być? Chyba w tym miejscu gdzieś. Co on tu ma? Siódmy poziom jakiś gościu. Co to za fura? Aha, dobra, to ten. Teraz nie wiem, w którą stronę się ustawić. Chyba w tą. W którą kuźwa stronę, ej? Na skrzyżowaniu najlepiej być. Ci pojechali tam, ale... Ha, tak myślałem. Najlepiej na skrzyżowaniu być. No, bo może być ciężko podgonić. 5 km, kurde, to jest daleko dosyć. O... Co? Jak to prowadzi? O kurde, ale głupio prowadzi ten GPS. Widzieliście na obkoło totalnie, ale lipa. Zobaczcie, ej, zaraz wam pokażę, jak wjadę na drogę tylko. Zobaczcie, jak to wygląda. Ha, ej, o, co mnie tu zatrzymało? Przecież tu nie ma nic. A Boże. O, jeszcze ten GPS. Ludzie pojechali według tego GPS-u. To jest totalnie naokoło droga. A, już wiem chyba, dlaczego tak poprowadził. Gdzie ja jadę w ogóle? Wiem, dlaczego tak poprowadził ten GP. Jezu, co się dzieje z tym meczem? Masakra! O Boże, taki fajny samochód. Taka fajna końcówka mogła być. Jezu. Jeszcze tak... Ach. Pies GPS by się przydał. By mnie nakierował. Tą drogą trzeba było jechać i tam gdzieś potem zeskoczyć na przełaj. Także widzicie tutaj na tych przełajówkach, jak się nie jest w mieście, to nie warto korzystać chyba z GPS-u totalnie. Znaczy ja i tak zmaściłem, bo mogłem być na skrzyżowaniu zamiast tam, gdzie ten gościu jechał. Ech. O, proszę bardzo! Luxo? Jakiś Luxo. Prawie jak Luxor, ten youtuber. Czekaj, tu pojedziemy sobie. Kurczę, strasznie się zamotałem na tym ostatnim pojedynku. Ech, moja wina, no. Ale ten GPS widzieliście, że też bardzo źle. Dookoła strasznie prowadził tych graczy i część pojechała według właśnie tego GPS-u. Bardzo dziwnie jakoś się tak ustawił. Ale może dlatego, że tam na autostradzie nie było na wiadukcie, jak ustawić GPS-a. I dlatego tak dziwnie to zrobił, nie? No, a mogliśmy sobie szybko... Właśnie polecam wam sobie przypisać ten przycisk pod mapkę, żeby szybko otworzyć sobie dużą mapkę i zobaczyć, nie? Gdzie tam... Na padzie chyba jest już domyślnie przypisany ten przycisk pod mapkę, byście mogli sobie, o, tak szybko podejrzeć, cyk, i wyłączyć, nie? To jest bardzo, bardzo ważne. No, ja sobie tak podejrzałem i rozwaliłem się Camaro, no, no wyszło jak wyszło. I zgarnąłem traktora w moją stronę, jedzie co? Uuu, shit! Ten pojedynek, no nie wiem, to będzie cud, jeśli wygram.
bo fura jest naprawdę mocna. Spróbuję, traktor jest dobry na offroady, ale kurczę, prędkość tego z tyłu raczej traktora rozwali. Więc muszę działać inaczej. Muszę wykorzystać gabaryty. Aj, nie udało mi się go dotknąć, sam się rozwalił, kurczę, dobrze. Ej, ja nie widzę, tutaj czasami coś zasłania światła w tym traktorze i nie widać, co jest przede mną. Na szczęście taranowanie różnych... O, jedź! Taranowanie różnych rzeczy to jest dobra strona tego pojazdu. Gościu pojechał na przełaj, co? Nie wierzę. Dobra, to jedziemy normalnie asfaltem, powinno się udać. Już będę miał piąty poziom? Zaraz zobaczymy, może mu dobrze pójdzie przez ten las. Już kilka razy się za... wiesz. Mówię, a gościu pojechał przez las, już wygrana w kieszeni. A tutaj mnie gościu zaskoczył przez las, tak idealnie przejechał, że wiesz, koniec. A tu chyba kolejny gracz, który właśnie nie spojrzał sobie na mapkę. Zresztą też nie spojrzałem. Ale no, liczyłem, że będę miał małe szanse z takim potworem. A tutaj proszę bardzo. No mógłbym sobie już chyba pojechać nawet na przełaj, bo... chociaż może nie. Tutaj jakiś dropik, Porsche Macan. Macan, no? Ty, piąty poziom. Szkoda, że nie mogę go od razu wziąć. Dobra, zobaczmy. I teraz co lepsze? Bowler chyba od Porsche Macana jest lepszy, no nie? Tak mi się coś wydaje. Gościa udało się bardzo fajnie pokonać. Sam się rozwalił. A nie, dobra, bowler jest szóstym poziomem, spoko. O, widzę, że ktoś tutaj dropa zgarnął. Gdzie my jesteśmy? W środku, o, w środku strefy. Ajajajajaj, a co on tutaj ma? Co on tu ciekawego ma? Coś dobrego, czymś dobrym jedzie, bo tak łatwo nie idzie mi go doganianie. Dawaj, dawaj, co ty tam masz? Coś offroadowego chyba. Co? Traktor! Ej, serio? Nie, no drugi poziom, serio? Nie, daj spokój, gościu, daj spokój. Tam chyba coś lepszego jest. O, drugi poziom kontra szósty. To jak? A tutaj? O, tu coś dobrego chyba będzie. Co, gdzie on tam? Nawet nie widział mojego poziomu! Co on robi? Chodź! Chodź, pokaż się! Pokaż! On ma Subaru! Ja go nie mogę już teraz dogonić! To jest chyba Subaru! To takie dobre! Co on robi? Kurde! Gościu, dawaj na pojedynek, masz dobrą furę! No patrz, nie mogę typa dogonić! No jasne, że dawaj pojedynek! Zobaczymy, co będzie. I dawaj na przełaj! O, o, uwaga, nie drzewo! Mało brakowało. Nic nie widzę, nic nie słyszę! O, jest jakaś droga nawet! Ale drzewa! Uuu, shit! I gaz! O kurde, ej, wyrównane szanse! Ja nie wiem, czemu ten gość uciekał przede mną! Miał Subaru! To jest dobre auto! Uuu, a trzeba uważać, gościu ciśnie za mną zaraz! Uwaga na drzewa, uwaga na drzewa! Uuu, nic nie widać, nic nie słychać! Kurde! Tu jest jakiś... Ach! O nie, o nie, o nie! O! Zobaczcie, jak ukończyłem, tu jest murek nie do przejechania! Ja, mało brakowało! O! Jest, wygrałem z nim! Ale nie przejechałem przez ten murek nawet tutaj! Jak przez niego można przejechać jakoś tutaj bokiem. Gdyby gościu to ogarnął jakoś lepiej niż ja, by było po mnie! O ja, to nawet jakiś dropik jest. Ale słabiutko, słabiutko. Noc, ej, w nocy jest ciężko! Zwłaszcza jazda przez las! Patrzcie, ja nic tu nie widzę! Trzeba się tak przybliżyć do monitora, że... ja robię takie wielkie oczy, nie? No nic nie widać, kurczę. Toyota Supra... Oho, oho, będzie walka? O, shit, widzicie to? Urus, ale co jest lepsze? Urus czy ta Alfa? Co tu wybrać teraz? Siódmy poziom! Siódmy poziom, ja też mam siódmy poziom! Wiecie co, ja wolę Alfę. Urus ma takie jakieś twardsze zawieszenie, mi się wydaje.
Lepiej brzmi, co prawda, ale ja więcej powygrywałem tą alfą i między drzewami lepiej nią śmigać. Urus jest taki bardziej kloczasty. Ale siódmy poziom, no jak to nie zgarnąć Urusa, kurde! Ach, czekaj, ktoś tam jest poza strefą. Jedzie jakby do strefy. Tam jakiś drop był, ale nikt go nie wziął. Ja chyba mam lepsze auto niż ten drop tam. Ale zobaczcie, ktoś tutaj jedzie sobie do strefy i sobie coś tam pyk. Jedziemy do niego zobaczyć. No, nie wygląda na mapce, jakby się poruszał jakoś wolno, więc chyba jest całkiem fajny do pojedynku. Co to jest? Nie, gościu, jedziemy, jedziemy. Za długo się guzdrałeś z szukaniem samochodu. Trudno. Niski popór, no jest bardzo z przodu. Ile mamy? 2 km, okej, nie jest źle. Ale ciśnie tym! Co on tam ma, Mitsubishi? O, shit, wow, wyrobiłem jakoś. Ciśnie tym Mitsubishi. No a co, alfa to alfa, kurczę. Jak wygram z nim, to szkoda, bo będę musiał zmienić samochód. No kurde, pod koniec meczu szukać specjalnie kogoś, żeby wyzwać go na pojedynek. Już na tym etapie meczu powinien gościu mieć dobry samochód. Tutaj będzie trochę słabo przez te drzewka, bo one dosyć mocno będą alfę zatrzymywać ze względu na jej małe gabaryty. No i trzeba uważać na... drzewa. Dawaj, dawaj. Dawaj, alfa. Poradzisz sobie. Jest, poradziła sobie, ale kurczę, ten Mitsubishi jest jeszcze na mapie, jest nawet widoczny gdzieś tam. No przez drzewa to już ciężko, ale gdzieś tam się trzymał, wcale nie był tak z tyłu, jak się spodziewałem. Także no, Mitsubishi wygląda na to, że był dobry. Okej, musiałem go pokonać, bo będę miał teraz 8 poziom. Oby coś dobrego, oby coś offroadowego, bo będziemy tutaj w tym miejscu ogarniać koniec meczu na pewno. O Boże! Wolałem tą alfę! Już wolałem tą alfę! Tym samochodem legendarnie ciężko będzie wygrać. Muszę kogoś szybko pokonać, zmienić tą furę. Czekaj, jestem teraz na tej górze. To jest dobre miejsce do rozpędu. Kurczę, nie wiem, czy nie pojechać po tego Urusa teraz. Ten samochód legendarnie łatwo jest wywalić na każdych offroadach. Znaczy, wszystkie te takie sportowe furki są trudne do prowadzenia. One tak latają na lewo i prawo, trzeba się kręcić tą kierownicą. Tutaj widzę, że gościu jest przy krawędzi strefy. I ja coś tak czuję, że to znowu jest jakiś koks. Znaczy, wtedy nie był koks, ale no nie, o to wiele co chodzi, nie wiem co oni. Kulfa! Musimy go pokonać, musimy! Nie! Nie! Nie chcę tym jechać ostatecznego pojedynku! O Boże! Nie! W którą stronę? Ja, wiecie co, nie wiem, jesteśmy na środku mapy! Coś czuję, że tam. One. Jak teraz podejrzeć? Nie wiadomo, nie wiadomo. Okej. Okay. Okej. Okay. AMG, AMG, Mercedes. Dobra, no na razie jedziemy drogą, nie jest źle. Gdzie kończymy? Okej, okay. Bo do miasta jedziemy. Tutaj skracamy troszeczkę, bo to nie ma co tak aż bardzo drogą, tu jest równe pole, trochę murka, ale spokojnie. Ja jadę, wiecie co, tutaj jest miejsce, gdzie chyba lepiej według GPS-a jechać, bo ja nie znam za bardzo tych obszarów, więc wracamy na drogę. Tam jest chyba trochę wody, przez wodę wolno się jedzie i chyba trochę wertepów też jest. Także ja, o kurde, ale tutaj można przejechać. Nic, zobaczę, zobaczę, może coś z tego będzie. Goście, ej, goście pojechali przez górę. Jeden typ pojedzie bardzo dobrze, bo jedzie dookoła tej góry, tak drogą, tak jak napisali w książkach. Gaz, 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 gaz. Kurczę, goście tutaj dobrze pojechał przez dookoła góry. Gaz, gaz, gaz. Ej, ci, te typy przez górę też szybko przejechali. Oj, nie wiem co to będzie. Ale oni chyba nie przejadą już tutaj.
Jest, nie jest źle. Ktoś tam chyba jakiś skrót odnalazł, tak coś... O nie, nie taki skrót. Uff, szósta pozycja. Ale ostro tutaj było pod koniec. No, trzeba przyznać, że ta końcówka była mocna. Tutaj jeszcze trzeba było przejechać przez miasto. Tam niektórzy przejechali przez górę. Miałem dobry samochód wbrew pozorom do tego ostatniego pojedynku. Ja tak mówię, SLS, o kurcze, nisko zawieszony samochód, tutaj końcówka, to pewnie trzeba będzie przez offroad. Ale nic z tych rzeczy, bardzo dobry samochód miałem na koniec tego pojedynku nawet. Myślę, że dużo lepszy niż Alfa, może nie dużo lepszy, ale trochę lepszy niż ta Alfa, którą miałem. Mega fajnie. No nic, ale my jedziemy sobie dalej na kolejny pojedynek, moi drodzy. Mini Cooper kontra Volkswagen. Ciekawe, kto to wygra. O rady, ja się rozbiłem, a on normalnie przejechał. Chciałem go tak fajnie zepchać, bo wiesz, taki masywny samochód i taki mały Mini Cooper, no to aż się chce go rozwalić. Dobrze, ale my zrobimy tutaj skrót, oby się opłacił. Typy gdzieś tam, co on tam robi w ogóle? I znowu chcę go zepchać, dajcie mi go zepchać. Jedzie. Ja myślę, że Mini Cooper ma lepsze przyspieszenie niż ten Volkswagen, naprawdę. Jest mega wolny. Ciśnie, kurde. Ej, dogania go. Dogania moją furę. Dwa poziomy wyżej. Okej, teraz uwaga na zderzenie czołowe. Uwaga na zderzenie czołowe, tamten też ominął. Dobra, mapka, okej, jedziemy na wprost. Jedziemy na wprost, tu się dwa samochody ze sobą ścigają. Musimy uważać, żeby w żadnego nie uderzyć. O nie. Dobrze. Mini Cooper skręcił gdzieś tam według GPS-u. Ale zobacz. O shit, co to było? Ej, mało brakowało. Jakby trzeci poziom przegrał z Mini Cooperem. Ale wstyd, co? A już tak przegrywałem kiedyś. Już tak się naprzegrywało, ale tak to jest w życiu. Raz się wygrywa, raz się przegrywa i czasami też trzeba się naprzegrywać, ażeby potem powygrywać. Dobrze, i bierzemy Lancera. Ej, to jest ten koksiarski Lancer z poprzedniego meczu, który tak fajnie się trzymał. Gdzieś tam niedaleko mnie. A tu mamy... Mamy... Piąty poziom, Macan! O nie, dobrze. O nie, dobrze, zobaczymy, że co ten Lancer potrafi. Bo na poprzednim meczu naprawdę mnie zaskoczył i świetnie sobie poradził Alfa kontra Lancer. Teraz mam Macana rozwalić. No, wiadomo, Macan trochę wolniejszy od Alfy, ale... zobaczymy, co to będzie. Dobra, tu na przełaj czy jak? Na przełaj. Dawaj, Lancer, pokaż, co potrafisz, pokaż swoje zęby. Pokaż swoje kły! Okej. Tu przez wodę chyba. Już nie pamiętam. Tak, przez wodę trochę będzie. Teraz tu. Teraz... Musimy przez ten ogród jakoś przejechać. Nie znam tej części, ale tu chyba nie ma żadnej takiej mocnej przeszkody. O kurde, poza tymi... skałkami. Dawaj, jedź! Jedź! Nie! Dobra, gościu wjechał w te skały, tak jak ja. Mam nadzieję, że tam zostanie. O kurde, nie mogłem pod górę ruszyć. Dobra, teraz jak tutaj. O, dawaj, Lancer. Dawaj. Jest! Udało się. Ej, naprawdę, jakoś się udało. Dobra, wolę Macana, bo ma wyższą prędkość maksymalną. Tamten ma tylko niecałe 200 km na godzinę, to jest tyle co Mini Cooper. No chwileczkę, udało się pokonać Macana Lancerem. Chociaż no mówię, tutaj różnica poziomu była no, dużo mniejsza, tak, no bo tamten był poziom tylko wyżej. A ja pokonałem wtedy Lancera, gdy miałem siódmy poziom. Ta Alfa naprawdę dobrze mi się nią jeździ na tym trybie Fortnite, więc... No, miałem sporo większą przewagę niż Macan nade mną teraz.
Zobaczmy, kto tutaj się jeszcze kręci. Dość dużo tutaj tych osób w ogrodzie. A co ty tam masz ciekawego? Szósty poziom. Pasuje. To jest chyba... kajenka już, no nie? Ogarnia czy nie ogarnia? Ty pojechał na przełaj, dobrze. Bo tutaj jest mostek, na tym mostku troszeczkę można zyskać. Chociaż Makan wydaje mi się, że aż tak dużo nie zwolni. O kurde, dobra, gościu lepiej pojechał. Makan aż tak dużo chyba nie... Oszty w cara! Pod górę jedź, pod górę mówię wam, jak ciężko jest. To już chyba koniec meczu. No i już się nie wydostałem z tego problemu. Ajajajajajajajaj. Ciężko jest, powiem wam, ruszyć tak szybko pod górę tymi samochodami tutaj. Lancerem prawie, ledwo co ruszyłem po tamtą górkę. Jedynka, sprzęgło, ach, się można zamotać podczas tych wszystkich emocji. Ale lancerem fajny był, w ogóle sporo fajnych pojedyneczków nam się trafiło tutaj podczas tej walki dzisiaj. Podobało mi się bardzo. Chociaż liczyłem na wygraną, jak miałem Camaro wtedy, bo naprawdę miałem dobry samochód, taki szybki. No może niezbyt dobry, jeśli chodzi o jazdę po offroadach, ale no, gdybym się tam nie zamotał, naprawdę fajnie by to poszło. Naprawdę fajnie by to poszło. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Mam nadzieję, że ten wam się podobał i miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Hejos.